Znajdujemy się teraz przed wejściem głównym do piwnic przedprożnych, które znajdują się pod całą tą pierzeją rynku. Mamy tutaj, jak Państwo za chwilę zobaczą, 7 piwnic, które podzielone zostały tematycznie. Znajdujemy się w wejściu piwnic przedprożnych, w której znajduje się recepcja. Po lewej stronie mamy pierwszą piwnicę, która wykorzystywana jest do ekspozycji i zastosowania szkła w fizyce. Mamy tutaj zgromadzone dość sporo bardzo ciekawych urządzeń i narzędzi. Szczególnie młodzież, szczególnie dzieci będą zainteresowani uczestnictwem tutaj w tym pokazach. Przechodzimy dalej do naszych piwnic. Kolejnych. Ta piwnica jest piwnicą dość sporą. Tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że każda z tych piwnic jest zbudowana i odrestaurowana w kształcie praktycznie niezmienionym. Tutaj jeszcze w tej piwnicy po prawej stronie mamy infoboxy, w których będzie można zobaczyć wszelkie materiały archiwalne, które udało nam się zdobyć. Jedzie, może leci ze Stanów Zjednoczonych urządzenie holograficzne, będzie lada dzień. Będzie to urządzenie, które w sposób rzeczywisty będzie przedstawiało postać hutnika dmuchającego szkło. Myślę, że to będzie jedna z większych atrakcji. Kolejną piwnicą jest piwnica socjalna. Mamy tutaj toalety, mamy też podręczny magazynek. To miejsce, w którym znajdują się te płyty, jest tym miejscem, w którym się teraz znajdujemy. Także kilka tych piwnic było zachowane w dość dobrym stanie, tak jak ta piwnica wcześniej, w której byliśmy, ale większość z elementów musiała być zrealizowane i odtworzone od samego początku. Jest to pomieszczenie, w którym głównym elementem jest nasza kolejna perełka. Jest odtworzony z materiałów ogniotrwałych oryginalnych, które były wykorzystywane do wytoku szkła. Atrapa pieca hutniczego takiego, zasilana gazem ziemnym takiego, który był używany w większości hut, w większości pracowni w naszym regionie. Zrobiliśmy wgląd we wnętrze tego pieca, żeby unaocznić wszystkim, jaki wpływ ma gorąca masa szklana na materiały bardzo twarde, materiały ogniotrwałe. Kolejnym naszym nabytkiem jest właśnie ta prasa. Już od 90 lat produkuje się do dnia dzisiejszego elementy szklane, prasowane. Materiały, które służą akurat w motoryzacji do oświetleń i do sygnalizacji, ale też rzeczy użytkowe. Jest to oryginalne zdjęcie. Wnętrze huty numer 1 z lat 20. Też można zaobserwować ludzi pracujących przy piecach, jak to kiedyś wyglądało. Kolejną piwnicą jest piwnica przeznaczona światowym brandom w produkcji szkła. Chodziło nam tutaj szczególnie o to, żeby uzmysłowić wszystkim firmy, które są najbardziej znane na świecie, zamawiały wyroby na najwyższej jakości, właśnie wybierały Polskę i wybierały szczególnie Krosno, bo tutaj było to Zagłębie. Jest to naprawdę powód do ogromnej dumy. Poświęcona twórczości, pracy naszego honorowego członka naszej Rady Programowej, pana Stanisława Borowskiego i pana w ogóle rodziny Borowskiej, pana Pawła Borowskiego. Są to twórcy tworzący w szkle już od kilkudziesięciu lat, a pan Stanisław wywodzi się stąd, tutaj z naszego miasta, z Krosna. Przez pewien okres czasu pracował w hucie numer 1. To jest sztuka najwyższych lotów w całym świecie artystycznym. We'll be right back.
pomieszczenie poświęcone twórcom, artystom, którzy związani byli z naszym miastem, z naszym regionem. Ja bym chciał zwrócić szczególną uwagę na pracę pana Stanisława Mola, który jest chrześcijaninem i który wytwarza rzeczy grawerowane ręcznie. To wszystko naprawdę wymaga ogromnego zaangażowania. Taki eksponat tworzy się przez kilka miesięcy. Żeby przedstawić same sylwetki twórców, wykorzystaliśmy efekt fotoplastikonu do właśnie ekspozycji, do przedstawienia sylwetek tych wszystkich twórców i artystów, którzy znajdują się tu. Państwa bardzo serdecznie zaprosić do tego, żebyście zechcieli odwiedzić tutaj nasze i piwnice, i budynek główny Centrum Dziedzictwa Szkła. Chcieliśmy tutaj szczególnie podziękować i jak gdyby uhonorować wszystkie te cztery pokolenia ludzi, którzy pracowały na to, żeby ta marka Krosińskiego Szkła była rozstawiona na całym świecie. Obiecujemy, że będziemy czynić starania do tego, żeby wzbogacać ciągle i zmieniać nasze ekspozycje. Bardzo proszę o pytania do naszych przewodników. Każdy eksponat, który staraliśmy się tutaj zgromadzić, ma swoją historię i opowiedzenie tej historii znacznie wzbogaca ten efekt wizualny. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Thank you.